10 kwietnia wspominamy świętego Bademo. Historia świętego Wadima, znanego również jako Bademo, jest piękną historią odważnego młodzieńca, później świętego mnicha, aż w końcu zwycięskiego męczennika. Bademo urodził się w mieście Betlapeta w Persji, jako syn bogatych i szlachetnych rodziców. Jako dziedzic wielu dóbr rodziny nie dał się zwieść marnemu blaskowi bogactw ani fałszywej przyjemności świata. Jako młody człowiek całym sercem przyjął Ewangelię Chrystusa, rozdał swój majątek biednym i wycofał się do życia pustelniczego, gdzie wybudował klasztor, którego został opatem. Żył, medytując wieczne prawdy w intymnej i bliskiej jedności z Bogiem, bardzo troszcząc się o zdrowie bliźnich, ubogich i nieszczęśliwych, którzy do niego przychodzili, a których przyjmował z niezwykłą czułością. Żył w skrajnym ubóstwie, wiele się modlił, także w nocy. Cieszył się dużym szacunkiem ze względu na swoje cnoty. Podczas prześladowań chrześcijan przez króla Sapore II, Bademo i 7 innych mnichów zostali uwięzieni w 375 roku i poddani okrutnym torturom. W tym samym więzieniu znajdował się również Nerset, pan miasta Arnuno, również uwięziony za odmowę adorowania słońca jako chrześcijanin. Zmęczony więzieniem i cierpieniami, pragnął odzyskać swoją dawną świetność, stawiając łaskę ziemskiego księcia ponad łaską Boga. Uznał się za pokonanego i aby odzyskać wolność, wstąpił na drogę odstępstwa. Zadeklarował gotowość do wykonania każdego rozkazu króla Sapore II. Po usłyszeniu tej decyzji, król wezwał Nerseta do swojego pałacu i nakazał mu zabić towarzysza wiary Bademo. Nerset chwycił za broń i przygotował się do zabicia Bademo, lecz wtedy ogarnął go nagły strach, po czym zaczął drżeć i stał nieruchomo jak skała. Wtedy Bademo spojrzał na niego z litością i powiedział: „Tak, Nerset, dałeś się pokonać przez zło, namówiłeś się do zaparcia Boga. Nie boisz się wylać niewinną krew? Dla mnie umieranie w obronie prawdziwej wiary w Chrystusa jest słodkie i miłe, ale na jaką nadzieję ty liczysz przed Trybunałem Sprawiedliwego Boga?” Nerset, blady, drżący i zagubiony w myślach, nie zdołał pojąć niegodziwości swojego czynu, nie okazywał też miłosierdzia. Wzniósł kilkakrotnie miecz i zadał wiele ciosów, lecz za każdym razem ręka mu drżała, co spowodowało powolną i bolesną, męczeńską śmierć Bademo. Jednocześnie Nerset naraził się na kpiny ze strony obecnych, którzy podziwiali siłę męczennika i hańbę tchórza apostaty. Dopiero po wielu próbach udało mu się odciąć głowę Bademo. Bademo, błogosławiony wojownik Chrystusa, zdobył koronę męczeństwa 13 kwietnia 376 roku. Jego wspomnienie obchodzone jest 10 kwietnia. Módlmy się. Wszechmogący Boże, dla chwały swojego Kościoła dałeś zwycięstwo w męczeństwie świętemu Bademo, który upodobnił się do Chrystusa w jego męce i śmierci. Spraw, abyśmy wstępując w ślady męczennika osiągnęli radość wieczną. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam miły.